Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy 2 drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci 2 drachmy? Odpowiedział: Owszem. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Powiedział: Od obcych. Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek. Znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. Także temat podatków ma swoje miejsce w Ewangelii. Słowo Boże obejmuje całe ludzkie życie, a płacenie podatków jest przecież jego częścią. Jezus nie uchyla się od płacenia podatków, chociaż jako Syn Boży powinien być zwolniony z ich płacenia na rzecz świątyni jerozolimskiej, domu swego Ojca. Jak wynika z dzisiejszego fragmentu Ewangelii, Jezus nie chce być powodem zgorszenia innych. Dlatego prosi Piotra o podjęcie konkretnych działań, aby uregulować zobowiązanie podatkowe. Piotr idzie łowić ryby. To jest jego zawód. Na tym zna się najlepiej. W pyszczku jednej z nich znajduje monetę, dzięki której może on uregulować podatek za siebie i za Jezusa. Uczciwość jest cnotą ludzi dobrych, szlachetnych i honorowych. Ten fragment pokazuje nam również, że Bóg jest gotów zatroszczyć się o wszystko w naszym życiu, nawet o podatki. Ryba z monetą w pyszczku jest symbolem tej troski Boga o każdą sferę naszego życia. Zaskakujące jest, że ryba miała dokładnie odliczoną sumę należności podatkowej. To nie mógł być przypadek. To zrządzenie opatrzności Bożej. Jezus chce nas dzisiaj nauczyć nie tylko uczciwości lub unikania, zgorszenia, ale nadto całkowitego zaufania Bogu. Kto jest z Bogiem, nie ponosi żadnej straty. To Bóg zatroszczy się o wszystko.